to Puchar Prezesa Totalizatora Sportowego Grzegorza Sołtysińskiego i startują cztery konie. Przepraszam bardzo, proszę pan powie. Powoli, powoli. Chodźmy! Jeszcze raz, nie? Powoli, powoli. Brown. Brown. Łeb, łeb z Gregorem. No, trochę odpuścili. Pomylili na gonitwach, ale zostawiamy hodowcą wolną rękę. Brown z Gregorem. Proszę państwa, najlepszy koń sezonu 2012 w Partylicach. Gregor, kapitalny koń, wygrał 6 gonit. 2 lata temu najlepszy koń dla swojego. Proszę bardzo. Proszę bardzo, Brownie Gregor zajeżdżanie. Ale to jest zwyczaj mały koń, ale za nim Wolver. Kapitalnie Wolver. Piątka Wicuła odpuszcza, będzie pierwszy, ale od końca. I proszę zobaczyć, Gregory Brown. Brown jedzie oczywiście porępa dzierżna, ale za nim na nosie, na ogonie. Nos na ogonie mu Gregor. I teraz jak pójdzie po zewnętrznej, to wygra. Proszę bardzo, Gregory Brown. Dochodzi Gregor. Proszę nie zajeżdżać. Zajeżdża. Nie ma eliminacji, los opuścił. Drugie i trzecie miejsce Wolver. No i proszę, Pandel, Wrzesień i... Pierwsze miejsce, Brown, stajnia Megaton. Właściciel i jeździec Jerzy Pandel. Dzięki, gratulacje. Do góry, Puchar, do góry. Drugie miejsce, Ogier Gregor, stajnia Wilejka. Właściciel Łukasz Wrzesień. I trzecie miejsce, Ogier Wolver, stajnia Granda. Właściciel Arletta Granda. Dziękuję bardzo.